Dzień dobry, Łukasz Cichy, Technologie, Gazeta.pl, oglądacie Politechnikę. W dzisiejszym programie odkopiemy legendę. Dokładnie 24 sierpnia 1995 roku zadebiutował nowatorski system operacyjny Windows 95. Totalna jakościowa zmiana, graficzny interfejs zamiast wiersza poleceń i nieodłączne menu Start. Nie dam też spokoju misji Curiosity. Zaprezentujemy kilka aplikacji, które pozwolą na bieżąco śledzić poczynania ciekawskiego łazika. W tym wypadku ciekawość to pierwszy stopień na Marsa. To już rok bez Steve'a Jobsa za sterami firmy. Jak Apple radziło sobie przez ostatnie 12 miesięcy? Spróbuję podsumować najdroższą firmę w sektorze IT. Tradycyjnie na koniec Paweł z Poligami zaprezentuje gry, w które warto pograć, na które warto zaczekać. Tomek. Tomek? A zatem Tomek z Poligami. Darksiders 2 oraz Blacklight Retribution. Dokładnie 24 sierpnia 1995 roku, czyli ponad 17 lat temu, Microsoft wprowadził na rynek oprogramowanie, które na stałe zmieniło nasze wyobrażenie o interakcji z komputerem. Estetycznego DOS-a obsługiwanego za pomocą wiersza poleceń zastąpiono graficznym w całości interfejsem Windowsa 95. Menu Start, Mój komputer i pasek zadań to jednak nie jedyne innowacje. Wraz z Windowsem 95 zaistniały także takie pojęcia jak wielozadaniowość, wielowątkowość, centralny rejestr, 32-bitowy interfejs do programowania aplikacji, tak zwane API, czy legendarny już plug and play. Wszystko to miało jednak swój koszt. Absolutnie minimalna konfiguracja komputera, na której dało się uruchomić nowy system operacyjny, zaczynało się od procesora 386DX, 4 MB RAM-u, 55 MB na dysku twardym, stacji dyskietek 3,5 calowych, karty graficznej VGA i klawiatury. W tym przypadku nie dało się jednak mówić o płynnym działaniu systemu. Rozwiązania wprowadzone w edycji 95 na długo stały się jednak firmowym znakiem wszystkich kolejnych Windowsów i samego Microsoftu, gwarantując mu dominację na rynku przez następne naście lat. Czemu w ogóle wspominał Windows 95 akurat teraz? Ponieważ zbliżający się wielkimi sukcesami Windows 8 ma w pewnym sensie zamknąć koło, jednocześnie stając się nowym otwarciem. Na ten ostatni epizod serialu zapoczątkowanego 17 lat temu Windowsem 95 przyjdzie nam poczekać aż do września 2012 roku. Niedawno świat obiegła informacja, że łazik Curiosity przejechał pierwsze metry na powierzchni Marsa. Jeszcze wcześniej, że rozpoczął międzyplanetarną wojnę, wystrzeliwując na czerwonej planecie wiązkę lasera. Jednym słowem, sporo się dzieje. W rzeczywistości jednak dużo więcej niż wskazywałyby na to mediowe doniesienia. Ale jak być na bieżąco z wydarzeniami, które mają miejsce ponad 50 milionów kilometrów od Ziemi? Tu z pomocą przychodzi najlepszy przyjaciel człowieka – smartfon. W sklepach Google i Apple'a pełno jest aplikacji, które pozwalają śledzić poczynania marsjańskiego łazika. Niestety tylko z pozoru. Większość z nich nie jest bowiem wiele warta. A mimo to za niektóre musielibyśmy słono zapłacić. Żebyście nie musieli zajmować rąk i ulegać rozczarowaniu, przebraliśmy dostępne aplikacje, wybierając spośród nich trzy najlepsze, dotyczące misji Curiosity. Pierwsza z nich to oficjalna aplikacja Jet Propulsion Laboratory NASA pod tytułem Be a Martian, czyli Zostań Marsjaninem. Umożliwia ona przeglądanie ostatnich zdjęć wykonanych przez łazik i filmów, które na ich podstawie powstały. Be a Martian to jednak nie tylko aplikacja agregująca ostatnie wiadomości z misji Curiosity, ale również centrum wiedzy o rdzawej planecie. Znajdziemy tam dane dotyczące samego Marsa i innych misji na czerwoną planetę, w tym także filmy, zdjęcia i animacje. To chyba najbardziej kompletna aplikacja. Drugą, którą można spokojnie polecić, to Mars Image. Ta także jest darmowa i dostępna zarówno na Androida, jak i na iOS, w tym także iPada. Dzięki Mars Image, jak sama nazwa wskazuje, można oglądać zdjęcia, które w trakcie misji wykonuje i będzie wykonywać Curiosity. Miłym dodatkiem jest także możliwość przełączenia się na bazę fotografii nazywanych przez sondę Opportunity. Wszystkie zdjęcia są oczywiście wysokiej rozdzielczości i choć w skali szarości, każde z nich nadaje się na tapetę. Trzecim tytułem, który z pewnością zmieni wasze postrzeganie marsjańskiej misji, jest Curiosity The Mars Mission. Aplikacja jest w rzeczywistości grą, symulacją. Dla ułatwienia kosmiczną podróż zaczynamy już na orbicie Ziemi. Naszym zadaniem jest precyzyjna ucieczka, korekcja toru podczas zbliżania się do celu, bezpieczne wejście w atmosferę Marsa i wreszcie miękkie posadzenie łazika na gruncie. Brzmi prosto, ale łatwe nie jest. Tym trudniejsze, jeśli uzmysłowimy sobie, że w rzeczywistości od każdej naszej decyzji zależałyby losy misji wartej ponad 2,5 miliarda dolarów. Rok. Rok temu Steve Jobs zrezygnował z kierowania firmą Apple. Choć wtedy wszyscy mieli nadzieję, że to tylko chwilowe odsunięcie najtrudniejszych obowiązków, wkrótce okazało się, jak sprawy miały się naprawdę. Wtedy wszyscy zadawali sobie pytanie, czy genialnie prowadzona firma da sobie radę bez człowieka, który najpierw ją stworzył, a potem ocalił ją od upadku i wyniósł na szczyt. I prawdę mówiąc, dziś nadal zadajemy sobie to samo pytanie. Nawet zbliżająca się premiera iPhone'a 5 tylko nieznacznie przybliży nas do odpowiedzi. Wszystko dlatego, że wedle tego co dziś wiemy, najnowszy telefon Apple'a jest jeszcze w dużej części dziełem Jobsa. Choć nie brał on udziału w dopracowywaniu szczegółów, to na pewno współtworzył ogólną koncepcję urządzenia. Cóż możemy powiedzieć dziś? Apple miewa się doskonale. Firma bije kolejne rekordy swojej wartości i produkty sprzedają się wspaniale. Co prawda ostatnie wyniki kwartalne były nieco niższe od oczekiwań, ale wciąż większość konkurencji chciałaby choćby zbliżyć się do nich. Można zaryzykować twierdzenie, że w reklamach.
to akurat ten rodzaj produktu, którego nie da się stworzyć i zatwierdzić na wiele miesięcy do przodu. I wygląda na to, że tych najnowszych Jobs już nie widział. Są nudne, bezbarwne, podobne do tego, co robią inni. A przecież czym jak czym, ale to właśnie oryginalnością Apple wyróżniał się od zawsze. Czy nadal zdoła to robić? Dzień dobry, Tomek Kutera, poligamia.pl. Zapraszam na część Politechniki poświęconą grom. Sezon ogórkowy chyba wreszcie się skończył, wychodzi naprawdę wiele dobrze zapowiadających się tytułów. W szczególności polecam zwrócić uwagę na Darksiders 2, które ukazało się na PlayStation 3, PC-ty i Xboxa 360. To produkcja zręcznościowa, którą pod względem rozgrywki najłatwiej porównać do słynnego God of War. Tak jak tam, tak i tu chodzi przede wszystkim o jak najsprawniejsze mordowanie setek rozmaitych kreatur, w tym nie tylko oczywiście drobnicy, ale także ogromnych bossów. Nie brakuje także elementów czysto platformowych, żywcem wziętych z takich tytułów jak Prince of Persia czy Uncharted, a całość dopełnia lekko RPGowa otoczka. Pełno tu rozmaitych przedmiotów, które można zbierać, czy choćby umiejętności do zdobycia. Miłośników mrocznych klimatów z pewnością zainteresuje zaś oprawa i klimat Darksiders 2. Gracze wcielają się bowiem w jednego z jeźdźców apokalipsy, śmierć, któremu przychodzi przemierzać opuszczone, zatęchłe, przydymione krainy fantasy. Poza tym w tym tygodniu wychodzi także kilka innych dobrze zapowiadających się tytułów. W szczególności należy pamiętać o Counter-Strike Global Offensive, czyli następcy kultowej gry taktycznej i jednego z najważniejszych e-sportów na świecie. Transformers Fall of Cybertron, czyli grze o wielkich robotach, tym razem nie na licencji filmowej, co w sumie dobrze wróży jej jakości. Oraz Dark Souls Prepare to Die Edition, czyli ultra trudnemu RPG z poprzedniego roku, które teraz wreszcie ukazuje się na PC-tach. Na koniec tradycyjnie mamy dla Was grę darmową. Tym razem jest to coś dla bardziej zapalonych graczy. Blacklight Retribution to przeznaczona tylko na PC strzelanka, którą powinni zainteresować się wszyscy fani tytułów w starym stylu, jak chociażby Quake 3 Arena czy Unreal Tournament. Skojarzenia wynikają przede wszystkim z szybkiego tempa rozgrywki i klasycznych, bardzo oldschoolowych trybów. Jest tu i deathmatch, zarówno zwykły jak i drużynowy, jest dominacja, jest klasyczne capture the flag. Nie jest jednak tak, że w Blacklight Retribution nie ma żadnych interesujących nowinek. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na możliwość dostosowywania broni do swoich potrzeb. Każdą można modyfikować na wiele sposobów i to jeszcze przed początkiem meczu. W Blacklight Retribution gra już ponad milion graczy, więc być może warto dołączyć do tej grupy. Na dziś to już wszystko. Tomasz Kutera, poligamia.pl. Do zobaczenia.